Dzień dobry Piotrze i dzień dobry Wam drodzy widzowie i słuchacze. Dzień Piętno, dobry. W 15 odcinku Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo. Dzisiaj dla Państwa mówimy tradycyjnie, opowiadamy Wam y, o trzech ciekawych badaniach, które zna, znaleźliśmy, o trzech publikacjach naukowych opublikowanych w porządnych czasopismach według recenzowanych przez niezależnych recenzentów. Jeżeli wam się podoba ta seria, jeżeli wam się podoba na przykład tylko ten odcinek, to prosimy udostępnij udostępnijcie innym ten odcinek. E, albo Zapraszamy subskrypcję, łapki, udostępnianie, wszystko co nam może pomóc, jeśli się wam to podoba. A teraz co będziemy, o czym będziemy opowiadali w dzisiejszym odcinku? Na początek ulatniający się insekcytyt pyretroidowy z urządzenia odstraszającego komary i jaki jest jego wpływ na pszczoły miodne w badaniu. A potem będzie przegląd technik uczenia maszynowego i wizji komputerowych w aplikacjach do ciągłego monitorowania uli. A na koniec zejdziemy do tematu ponownie api terapii, a tym razem yy, analizy książek pod końcem zaleceń dotyczących nowotworów. A my, jak widzicie, jeszcze ciągle w Radomiu. Chociaż szczerze powiedziawszy, dziś, kiedy to nagrywamy, słońce takie piękne, że obaj mieliśmy ochotę już się wybrać w teren, więc być może zaczniemy powoli się w teren wybierać. Lecimy do pierwszego badania naszym globusem, czyli z USA. USA. USA, USA tak. jest częste. Blacksberg w USA. Lecimy. To co? Będziemy truć komary teraz? Komary docelowo, a może przy okazji również przeły odnej. i właśnie taki cel miało to badanie. Wyobraź sobie, że to badanie, czy wyobraź, to nie jest pierwsze badanie, i na pewno nie ostatnie, które omówimy, jest, jest na zamówienie komercyjnej firmy, można powiedzieć, ale robione przez niezależny ośrodek naukowy, w tym również państwowy. Tak. Natomiast sponsorem, fundatorem tego badania jest firma, która... Która produkuje urządzenie do odstraszania komarów. Nawet możemy wam Re powiedzieć, ja, jakie, ale dość specyficzne i trzeba przyznać, że nowoczesne. MR-300 się nazywa. Tak, tak. Y Thermacell repellent konkretnie. Podejrzewam, że Thermacell to już sugeruje, że to jest urządzenie, które mm, generuje ten, uwalnia ten pestycyd pod wpływem ciepła prawdopodobnie. Tak, dokładnie tak jest. To są takie maty nasycone pyretroidem i ciepło uwalnia ten pyretroid. Pyretroid, y czyli to jest jedna, z, jeden z takich z grup pestycydów, które pochodzą od naturalnych pestycydów, które są, zostały pobrane i rozwinięte z pestycydów, nie wiem, czy wiesz dostępnych w chryzantemach. To są pestycydy, uh -huh. tak, tak. To są pestycydy, uh -huh. które pierwotnie miały pochodzenie naturalne i i cóż, my je w sumie znamy, bo one były też i są w niektórych krajach pewnie nadal używane do trucia dręcza pszczelego, i, czyli jako leki dla pszczół. I w Polsce też kiedyś były preparaty z tym środkiem. To, tak, no jest, to, jest to grupa środków, bo tutaj akurat to jest praletryna. Tak, jest też grupa. Użyta w tym, w tym urządzeniu. A badanie miało odpowiedzieć na to, czy. Czy zastosowanie tego urządzenia w sposób, do którego zostało ono przeznaczone, czyli, a powiedzmy, może, że, tak. ono, że ono odstrasza komary w promieniu około 5 metrów od miejsca, w tak. którym się znajduje, czyli tak, to jest... możemy sobie usiąść na tarasie z przyjaciółmi i mieć 5 strefę ochronną. Po prostu kładziemy i dla, na pewno jest to y, wygodne urządzenie pod tym kątem, bo, je, bo tylko sobie załączamy, ono ma tam jakąś baterię, y, środek po prostu y, nakraplamy na tą matę, uh -huh. wkładamy tą matę i no, jesteśmy I zabez... mamy Jeżeli to rzeczywiście jest skutecznie, to mamy spokój, bo akurat tego badanie. Ale nie pytanie jest, co się dzieje, kiedy y, obok nas są kwiatki, na te kwiatki przylatują pszczoły, zbierają nektar i Celem tego badania było właśnie sprawdzenie, co się dzieje i czy coś się dzieje. Wykorzystano tam dwa poidełka. W poidełkach był syrop cukrowy z zapachem. To była lawenda albo linalol, czyli syntetyczny zapach o, o, o aromacie podobnym do lawendy. Tak, mówisz o pierwszym etapie, ale też który de facto zapachu. sprowadza się do trenowania pszczół, żeby latały na odpowiednie podkarmiaczki zewnętrzne. Do odpowiednich poidełek zewnętrznych. Mhm. Rejestrowano te pszczoły, które przylatują, oznaczano je nawet opalitkami, żeby wiedzieć, które to są. I używano ulików obserwacyjnych. Czyli I używano Niestety nie ma tutaj zdjęć. Nie dali nam, natomiast domyślam, że chodzi o jakieś uliki z szybką z Szybką. Oni to napisali, że tam jest szybka, przez którą można było zajrzeć do środka. N no bo, chodziło, bo chodziło nie tylko o to, czy pszczoły przylatują. Y, ciągle w to samo miejsce. Chodziło, czy zbierają pyłek, bo to badali. A y, 2,5 metra od y, tych karmników były oczywiście ustawione te urządzenia. Jedno z, z pyretroidem, drugie bez. Tak, badali L zachowanie się pszczół, a konkretnie przynoszenie pyłku i rejestrowali to rzeczywiście precyzyjnie kamerami, żeby na przykład dowiedzieć się, czy ilość pyłku się zmniejszyła, czy nie, i tak dalej. I badali taniec pszczół. I czy, czy pszczoły tak i czy środek wpływa na taniec pszczół. No i jak w każdym porządnym eksperymencie oczywiście musiała być próba kontrolna, a nawet coś w rodzaju pseudoplacebo. Czy... No właśnie, bo jedno z tych urządzeń nie miało w sobie pyretroidu. Tak. Była tam było prawdopodobnie włączone. jakaś czysta woda albo gliceryna tak. albo cokolwiek Dokładnie. innego. Dokładnie, był nośnik, był nośnik, było włączone, ale... Mm, nie miało w sobie perytroidu. Czemu to służy? Dlatego, że zawsze mogłoby być tak, o czym nie wiedzą naukowcy ani producenci tego i się tego nie spodziewali, że poza substancją czynną, no nie wiem, termika tego urządzenia albo nośnik też mógłby jakoś wpływać na pszczoły. Zgadza się. No, chciano po prostu wyeliminować y, sytuacje zakłócające y, działanie doświadczenia. I chyba możemy od razu przejść do wniosków. A jeszcze jedną rzecz badano. Badano, no. badano, jaka ilość pszczół przyleci następnego dnia do y, poidełek, żeby zobaczyć, czy przyzwyczajenie działa, czy pamięć miejsca y, tak. y, funkcjonuje u pszczół. W samej metodologii oczywiście zwrócili y, też uwagę na to, żeby wystawiać te urządzenia w tych godzinach, gdzie najczęściej y, y, zbieraczki żerują i tak dalej, i tak dalej. Y Właściwie dokładnie to robiono to doświadczenie od 16 do 20. Mhm. Nawet nie chodziło o to, y, y, jak często zbieraczki, tylko jak w chodziło o godziny, kiedy to Faktyc urządzenie jest używane. Faktycznie, kiedy, kiedy lud ludzie grille odpalają. Właśnie, bo też powiedzmy, że to celem tego urządzenia nie jest e, o, tak, jak czasami się stosuje e, na przykład oprysk e, w parkach czy w całym mieście, prawda, na komary. To jest ewidentne urządzenie do zastosowania e, lokalnego. Na przykład. Rekre, na przykład rekreacyjnego w ogrodzie, na wycieczce, na obozowisku. Ono ma zresztą nie tyle zabić te komary, ile je odstraszyć. Tak, ale może, co prawda dość brutalnie. Tak, natomiast mogłoby mieć jakiś skutek negatywny też na owady zapylające właśnie. W sumie te, można by powiedzieć tutaj taką pewną niekonsekwencję, a czy właściwie nie jest to niekonsekwencja. Ale mm, w abstrakcie na samym początku napisali o wszystkich owadach zapylających, a później zrobili badanie tylko na pszczoły, więc tak naprawdę jest to pewien wstęp. Tak i ten, ten zarzut, jeszcze jeżeli to można traktować jako zarzut, to ja jeszcze podniosę. Ja, ja, nie, ja spróbuję nazwałbym go. Tego, nie nazwałbym tego zarzutem, dlatego że sami o tym otwarcie piszą. No to prawda, ale jednak spróbuję to, do tego się jeszcze później odnieść. Natomiast we wnioskach stwierdzono, że w żaden sposób to urządzenie nie wpłynęło ani na pobieranie nektaru, ani na przynoszenie przez rodziny pyłku ani na y, tańce pszczół, ani także na to y, przylatywanie do karmnika kolejnego dnia. Czyli a zatem jest bezpieczne dla pszczół miodnych. działań jest absolutnie bezpieczne dla pszczół miodnych. Właśnie, I, czy na pewno absolutnie, Piotr? No właśnie, na tym kończy się eksperyment i to, tutaj y, to jest jeden z tych zarzutów, y, że zbadano tylko y, na pszczołach, a drugi, że... Ale tu też sami się do tego przyznają, ale, ale że słowo nie wzięto nie, pod nie uwagę... Pasuje. No ja to używam jako pewnego wytrychu. Jakoś się chcę po prostu do tego odnieść w taki sposób. Ale nie wzięto pod uwagę, i, i oni tu o tym piszą, wpływu tego środka, tego preparatu na późniejszy rozwój larw. Na to, jaki jest długofalowy wpływ bądź co bądź aktywnego środka chemicznego... Na dalsze życie rodziny pszczelej. I teraz pytanie jest takie: czy badanie w jakiś sposób niepełne możemy uznać za istotne? Za, czy możemy uznać w tym momencie, że, że taki preparat odstraszający komary my, jako pszczelarze, możemy używać? Wiesz co, po, po prostu pozwól, że zacytuję samych naukowców. Nasze badanie otwiera. Do, yy, wynik tego badania otwiera yy, puszkę z innymi interesującymi pytaniami. Na przykład, czy wyniki byłyby inne, gdyby zastosowano inny związek aktywny? Jaki byłby wpływ tego urządzenia i związku na pszczoły inne niż APIS? Właśnie to. Na co zwróciłem uwagę. Wreszcie, czy istnieją jakieś trwałe skutki ekspozycji na tą substancję, na przykład na rozwijające się larwy. Takie badania pomogłyby nam w zrozumieniu ryzyka dla owadów zapylających, żerujących w środowisku, które muszą również wykorzystywać chemiczne metody zwalczania szkodników. I to jest yy, moim zdaniem dowód, że słowo zarzut po prostu tutaj nie pasuje. Gdyby rzeczywiście yy, Celem, cel badania był taki tego, że no nie wiem, na przykład zrobić coś w stylu greenwashingu, że wybielić, czyli i tak dalej. Nie, to badanie po prostu miało odpowiedzieć na, na, na konkretną hipotezę, która została po, postawiona, i być może będą badania kolejne. Od czego trzeba się zacząć? Nie od razu Rzym zbudowano. To prawda, a też yy, chyba pe pełen szacunek, że, że firma zdecydowała się jednak takie badanie przeprowadzić. Chociaż i, być może musi. I też być może musi. I też trochę nas upewnić, że jeżeli sobie takie urządzenie postawimy i spędzimy wieczór z przyjaciółmi, a potem je wyłączymy, to nie musimy mieć wyrzutów sumienia, że spowodowaliśmy jakiś armagedon w ale nie wiem, czy wiesz, Piotrze, że nawet jak oddychasz, to również y, ukatrupiasz różnego rodzaju organizmy żywe. Więc wydaje mi się, że, że tak. psz, no, można przyjąć coś takiego, że, być, że ludzie po prostu no, ma, do pewnego stopnia mają prawo wpływać negatywnie na swoje otacz otaczające środowisko. Mm. Ze względów choćby biologicznych. Oczywiście czasem przecież robimy to świadomie wobec stworzeń, których nie lubimy. Myślę, że możemy poprzestać na tym i przejść do następnego zagadnienia, bo chyba nie jesteśmy w stanie jakoś tego tematu rozstrzygnąć. A dobrze, to gdzie teraz lecimy? Tak, naprawdę teraz to polecimy tym razem właśnie do Brna, czyli w Czechach. A bo wcześniej nieprawidłowo odmieniłem poprzednio, czyli dlatego to tak trochę złośliwie mówię. Dzięki. Mówimy o modnym temacie. Modnym i dla mnie bardzo ciekawym. Osobiście. Okay. Techniki uczenia maszynowego i wizji komputerowej w aplikacjach do ciągłego monitorowania uli. Taka przeglądówka dosyć. Tak, tak. Celowo, taką celowo taką wybrałem, żeby właśnie nie omawiać jednej, powiedzmy, jakiejś aplikacji do robienia zdjęć w szu i wyciągania z tego wniosku, tylko żeby przyjrzeć się, co. Jak to działa? co było dostępne na rynku, bo niektóre już wypadły, niestety, i które są aktualnie, jakie są możliwości, w jakiej fazie rozwoju technologicznego aktualnie jesteśmy. I ten artykuł wydaje mi się, że odpowiada na te pytania. Tak. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze i bardzo kompletnie został przygotowany. Przedstawia przez zespół naukowców, przepraszam, może powiem, z Katedry Sterowania i Oprzyrządowania na Wydziale Elektroniki i Komunikacji w Politechnice w Brnie. Tak. Zgadza się. I oni tu chyba są nawet jakoś przesadni w tym klasyfikowaniu tych metod, technik i różnych sposobów traktowania tematu, bo ja nie wiem, jakoś zdarzyło mi się mieć chwilową taką taką praktykę przy uczeniu sieci komputerowej, prostej sieci komputerowej, budowaniu i uczeniu prostej sieci komputerowej, a chyba bym, no, nie czuję się tu zupełnie fachowcem, bo, bo to było naprawdę jeden krótki kurs, a nie, nie, nie widzę sensu aż tak rozdrabniania tego w szczegółach, no, ale może w skrócie powiedzmy o co chodzi. Może chodziło trochę o to, żeby artykuł był dłuższy, a nie krótszy. E, może. E, Więc co? to, co zwróciło moją uwagę, i tutaj mają u mnie plus, że zwrócili uwagę, uwagę na to nadużywanie na, na, na terminu sztuczna inteligencja, który teraz no, wszędzie się panoszy, również w tabloidach. I wyraźnie napisali, że z tego powodu oni wolą używać termin uczenie maszynowe. Mhm. Uh -huh. Bo uczenie maszynowe jest znane od dosyć dawna, podobnie jak sieci neuronowe, które wcześniej były realizowane sprzętowo, teraz są wewnątrz procesora lub chmury obliczeniowej. Ale... To zależy od wielkości zagadnienia. I co? Chcesz o tym trochę opowiedzieć, jak one działają? Czy przechodzimy od razu do celów? Nie, chyba przejdźmy do celów. No to po co, po, po, po co się stosuje w przelarstwie te różnego rodzaju aplikacje. No głównie po to, z tego co się zorientowałem z tego artykułu, po pierwsze, żeby no w głównym projekcie pszczelnictwa aktualnie, jak już wielokrotnie tutaj mówiłem, czyli w szacowaniu populacji dręcza pszczelego w ulu. Tak, to jest jeden z powodów. Drugi to na przykład y, sprawdzenie y, co można się dowiedzieć z tego, czy pszczoły z ula wychodzą, czy wchodzą, w jakich, w jakich liczbach wchodzą, w jakich wychodzą. Ale co jest powiązane z trzecim powodem, czyli pyłek. Czyli pyłek. Ale to jest oczywiście e, intuicyjnie dość dlatego, że dość łatwiej nauczyć maszynę, jak ma jakieś zaburzenie, jak występuje jakieś kolorystyczne zaburzenie w formie dręcza na tułowiu pszczoły, albo pszczoła z pyłkiem, zbieraczka pyłku ewidentnie w ulu, czy jako wchodząca, odróżnia się od innej zbieraczki. To dla maszyny jest, powiedzmy, prostsze do nauki. Tak? Po, powiedziałem, że oni przesadzili z tymi klasyfikacjami, ale o jednej opowiem, o Dobrze. jednym rozróżnieniu opowiem. Właśnie w jaki sposób te obiekty tak, sprawdzać. Bo podzielili na dwie grupy w ogóle. Podzielili to na dwie grupy: na klasyfikatory albo na detektory obiektów. I detektory obiektów to właściwie możemy wykonać przy pomocy nawet nie sieci neuronowej, przy pomocy zwykłego algorytmu. Możemy wybrać obiekt taki jak na przykład osobnik dręcza. Mhm. I nastroić system tak, żeby, żeby wykrywał te obiekty i zaliczał przechodzącą pszczołę do posiadającą pasażera albo nieposiadającą pasażera. Tu nawet nie potrzebujemy sieci neuronowej i tej tak zwanej sztucznej inteligencji. Natomiast pokażemy tu obrazek, jak wygląda takie, taki mechanizm według. Autorów tej przeglądówki, jak wygląda detektor obiektów, natomiast zupełnie inaczej wygląda klasyfikacja, gdzie bierzemy ten sam obraz, poddajemy go klasyfikacji i poprzez przejście poszczególnych filtrów klasyfikacyjnych otrzymujemy, otrzymujemy na koniec zakwalifikowanie tego obiektu do jakiejś grupy albo, że jest to osobnik zarażony warozą, albo że przenosi pyłek, albo że. Właśnie wchodzi do ula, albo właśnie wychodzi z ula. To jest ciekawe, natomiast jest też ciekawe, że o ile proces uczenia takiej sieci neuronowej jest procesem długotrwałym, skomplikowanym, on może być w systemie nadzorowanym to jest troszkę prostsze, ale bardziej czasochłonne dla człowieka, bo dostarczamy urządzeniu takich par. Po pierwsze, obiekt, po drugie, etykieta. Czyli jest waroza, nie ma warozy. Jest pyłek, nie ma pyłku. Pszczoła wchodzi, pszczoła wychodzi i tych obrazków i etykiet są tysiące. I wtedy system nabiera takiego przekonania, funkcjonuje w, w określony sposób, który pozwala później klasyfikować obrazy do jakichś tam grup i Wyciągać jakieś wnioski. To trochę trudniej jest w sytuacji szkolenia nienadzorowanego, uczenia nienadzorowanego, kiedy tak naprawdę bombardujemy to, ten algorytm ogromną ilością danych, w których on tak naprawdę musi sam. Powyciągać swoje wnioski, a my na y, etapie te, pewnego rodzaju egzaminowania pytamy go, jakie wnioski wyciągnął, i mówimy mu, kiedy się pomylił, a kiedy wyciągnął wnioski prawidłowe. Mm, I y, tutaj dla człowieka jest troszkę mniej pracy, natomiast no, chyba, że. Przygotowanie materiału do uczenia też za no zakwalifikuje Oczywiście, jako, że powinniśmy, a nawet powinniśmy brać pod uwagę zużycie prądu. Tak. Bo tak. może się okazać to nieopłacalne. No właśnie. I czy że biorąc pod uwagę, że jak oni tutaj piszą we wnioskach, że prze, w sposób przejrzanych 50 badań nad różnymi aplikacjami różnymi zastosowaniami. Hmm, przed rokiem 2013 nie było ich prawie w ogóle, natomiast jest, kolokwialnie mówiąc, ich wysyp od 2016 roku, widać ewidentnie wzrost. Czy doprowadza to do, na razie do jakichś praktycznych, już gotowych zastosowań, gdzie można by pominąć ludzi ekspertów, twoim zdaniem Piotrze? Do takich zastosowań chyba nie. Może bardzo silnie wspomóc ekspertów, Mówiliśmy przecież o tym chociażby w badaniu nad, nad wpływem neonikotynoidów na rozwój, na sposób karmienia larw pszczelich, gdzie tak, tego rodzaju techniki pomagają ekspertom, bo przygotowują dla nich materiał do opracowań statystycznych. Ale ja już tu widzę nadchodzący, nadchodzącą taką sytuację, kiedy te techniki mogą pomóc wprost pszczelarzom, bo współczesne urządzenia pozwalają udźwignąć taką sieć neuronową. Oni tu piszą oraz Berry Pi albo Nvidia Jetson. No właśnie, a ja tutaj pokażę takie urządzenie, bo specjalnie je wziąłem. To jest wprawdzie nie Raspberry, czyli nie, nie produkt firmy kanadyjskiej. No wiesz co, to zróbmy tak, że ty pokażesz, a ja, yy, ja to nagram na telefon, to potem to pokażemy. Dobrze, o, jak, no po to to wziąłem. To jest Odroi, czyli akurat mini komputerek firmy koreańskiej, i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest akurat, nie widać procesora, bo jest radiator, czyli. Mm, Narzędzie chłodzące, tutaj są wejścia i tak dalej, i chyba nie muszę mówić, że taki komputer, który jest wielkości karty kredytowej, ma współcześnie dużo większą moc niż komputery na początku lat 90. Tak? Oczywiście one rzeczywiście potrafią, potrafią sieć neuronową dźwignąć. Możemy to przyczepić do ula. Do tego mm, kamera prosta. Ale nie uciekniesz mi tutaj od tematu. W przypadku Raspberry Pi, czyli tego mniej więcej komputerka, moc obliczeniowa jest zbyt słaba do wydajnego trenowania sieciami. Ale tylko do wersji drugiej. Wersja trzecia już pozwoli. A nie, do wytrenowania mówisz. Tak. Masz rację. Wytrenowanie musimy. Do musimy wydajnego przeprowadzić. Właśnie. Tak, tak. Musimy. prowadzić. Nadal są potrzebni ludzie, eksperci, którzy będą siedzieli i z ludźmi znającymi się na pszczołach, czyli weterynarzami albo pszczelarzami, to urządzenie przygotowywali. Zgadza się. Nie możemy Natomiast tutaj pominąć mówię... człowieka. Mówię, o, 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 mówię trochę o efekcie ostatecznym. Ja sobie wyobraziłem, wiecie co, Na, najpierw, i wiesz co, Jakubie, wyobraziłem sobie taki wlotek, który działa trochę tak jak sposób prowadzenia krów do automatycznych dojarek. Jest na wylotku właśnie taki komputerek, który przyniosłeś który ma kamerę i który yy, identyfikuje pszczołę jako niosącą warozę yy, a potem yy, w tym wlotku takie zapadki kierują pszczołę specjalnym kanałem nie tak jak ona by chciała pójść tylko tak jak, yy, tak jak sobie zażyczymy żeby ona poszła a tam już na końcu tego kanału już się ładuje taki mały laser który po celnym strzałem strąca yy, osobnika strąca pasażera z tej pszczoły. Znaczy nie samą pszczołę. Nie, nie całą Nie, no to pszczołę. wydaje mi się, że to jest dość mocno science fiction, jak na razie jeszcze. Natomiast to, że ca jedną pszczołę, to, to jest dla mnie bardziej realne. Natomiast widzę tu zagrożenia... W, podejścia, w podejściu do automatyzacji, pewnego rodzaju odczłowieczenia pszczelarstwa, chociaż nie mówię tego jako specjalnie symbolicznie, tylko praktycznie, już tłumaczę. Typowym efektem przy tego typu rozwiązaniach niedoskonałych, a to jest rozwiązanie zdecydowanie niedoskonałe, jest to, że jeżeli uzyskujemy psychologiczny efekt na odbiorcach z pełnego zaufania do tego typu urządzeń, to mogą się pojawić to jeżeli są jakieś odchylenia, to one w umysłach ludzi stają się dość binarnym rozwiązaniem. To na przykład jeżeli tak. Takie urządzenie, jak Ty mówisz, na wlotku miałoby odpowiadać na pytanie, czy rodzina jest chora, na przykład, czy rodzina jest do likwidacji albo do leczenia, czy rodzina jest gotowa, czy jednak jest zdrowa i jest, zniesie wywózkę na pożytek towarowy. Pojawia się tu niebezpieczeństwo, że, źle, że automat źle nam oceni daną rodzinę. I teraz, jeżeli ta, jeżeli to odchylenie będzie powiedzmy niewielkie, to w toku ocen kolejnych tej samej rodziny będzie się ono Powiększało i w rezultacie będzie prowadziło do na przykład upadku rodziny albo do niewyleczenia w odpowiednim czasie lub do złej diagnozy jej stanu z powodu ilości przynoszonego pyłku. Natomiast w umysłach ludzi się może zrodzić takie, takie, taki pomysł, że na przykład ludzie eksperci są już tutaj niepotrzebni, czy na przykład intuicja weteryn, lekarza-weterynarza jest tutaj niepotrzebna. Moim zdaniem wciąż. Nie, nie powinniśmy całkowicie ufać automatyzacji i takiego zachłyśnięcia się tego typu technologią. Ha! Ja się może rzeczywiście trochę zachłystuję tymi możliwościami. Powiem, że ja widzę jeszcze jedno zastosowanie. Kiedy wywozimy pszczoły na pożytek i zaopatrujemy pasiekę w wagę kontrolną, która nam przysyła sms -y, to mniej więcej wiemy, co się tam dzieje, ale gdybyśmy mieli dodatkowo takie urządzenie... I wiedzieli, co rodzina robi, mieli relacje z tego w postaci wykresu, arkusza, czegokolwiek, no to jeszcze lepiej byśmy byli poinformowani. Jeszcze lepiej Ale... moglibyśmy eksploatować rodziny pszczele w przemysłowej technologii. Tak, tak to widzę. I kiedy wywożę rodzinę na pożytek, no to nie po to, żeby się jej przyglądać lub nie przyglądać, tylko właśnie po to, żeby ona przyniosła, przyniosła mi jako pszczelarzowi korzyści. Tak, ale powiedziałem Na, Ci ty, o, o tych zagrożeniach. Jak Natomiast chodzi. tak, i tutaj rzeczywiście m, nie zdawałem sobie może z tego sprawy, a trochę Ci przyznaję rację, y, w sensie, że narastający błąd y, potrafi, m, potrafi w pewnym momencie. Że tak powiem, horyzont zdarzeń przekroczyć. W, w i... momencie, kiedy uzyskasz psycholo psychologiczny efekt pełnego zaufania człowieka do, automa do automatyzacji. Chyba bym się nie bał tego, że, że pszczelarze mając taką technikę do dyspozycji, stracą zaufanie do ekspertów. A uważasz, że w Polsce pszczelarze mają duże? Bo ja wydaje mi się, że, że przelaży oczekiwaliby czegoś takiego, że zrobię smartfonem dwa, trzy zdjęcia, który mi powie rodzina chora, rodzina zdrowa, zastosować lek taki, nie zastosować leku. Nie, przesadzasz. Myślę, że jesteśmy społecznością taką jak każda inna i wśród nas są yy, ludzie wszelkiej kategorii. No przecież robiliśmy to badanie... Chociażby w Walii, gdzie pszczelarze, co, co pszczelarz to opinia, a te opinie są niektóre spójne, a niektóre rozstrzelone. Myślę, że nie, że, że to, to dotyczy jakiegoś marginesu. A akurat te rozstrzelone opinie i. i... Brak zdolności, które tam wyszło do działania nawet z korzyścią dla siebie pod wpływem ideologii, mogłoby powodować zagrożenie w przypadku takiego binarnego traktowania, automatyzacji, jako po prostu nadmiernego szumu i chaosu. W możliwościach choćby analitycznych i badawczych. Nie, jednak powinniśmy się obawiać tego typu zbyt nadmiernego hypu, czyli podniecenia się tego typu technologią i zbyt wczesnego zastosowania ją w pasiekach, w bar na bardzo skomplikowanych organizmach, jakimi jest superorganizm rodziny pszczelej. Wiesz co? no. Powiem ci tak, że, że kiedy będzie taka możliwość, to ja spróbuję. Do no, ciekaw jestem tego. Wiesz, chyba, czuję, że chcesz mieć chyba ostatnie zdania, ponieważ nie. mówiliśmy się, że... że nie, że ja nasze... wcale nie twierdzę, że ja, nie, że ja mam rację i że ta technologia nas z czegokolwiek wyzwoli. Ja przyjmuję twój punkt widzenia, tylko akceptuję, wiesz, swoje, takie, swoją taką ciekawość, co mi to może dać, co, w, w jaki sposób... A może też w jaki sposób ja mogę jeszcze bardziej te pszczoły obserwować? Nie tylko siedząc i patrząc, co one robią na wylotku, ale też. Wykresy przeglądając. Ja oczywiście, ponieważ sam skoro posiadam ten mini komputerek, to widzę jego zastosowania i uważam, że w, przypadku, w momencie, kiedy będziemy robili to na spokojnie, przyglądając się temu, nie zaniedbując jednocześnie edukacji, która ma na celu na przykład no, utrzymywania zaufania do, do ludzi ekspertów, w tym z, z samego środowiska pszczelarzy, to widzę tutaj możliwości unifikacji, powiedzmy, wys, wysoko rozwiniętej, high-techowej. Technologii i po prostu pewnego nawet rodzaju, umówmy się, intuicyjnego podejścia. Yy, na przykład specjalistów pszczelarzy i weterynarzy do pszczół. Widzę taką możliwość. Tylko na spokojnie, bez podniecania się zbytnio. Dobra, Hej. To, to idźmy w to. Dzięki. <laughs> Lądujemy w Niemczech. Tak Produkty jest. pszczele i ich profilaktyka w leczeniu nowotworów. Autorzy, bo sobie sprawdziłem, pochodzą, znaczy pochodzą, pracują, są zatrudnieni, między innymi przez, są praktykami, lekarzami również. Ortenau Klinik. dobrze to czytam po niemiecku? Myślę, że tak, to jest tak, ja, ja nie znam niemieckiego, ale ortenał jest, nie można chyba przeczytać. I w, tej, w, w tych klinikach są, no naprawdę nie będę tutaj wszystkich cytował, ale jest Centrum Onkologii i Ginekologicznej, Centrum Matki i Dziecka, Centrum Piersi, Raka Piersi, także naprawdę zajmują się wieloma rzeczami, nie jest to jakaś odklejona medycyna, tylko jest to naj, jak najbardziej legitna medycyna. Praktyczna, opierająca się na faktach naukowych. No tak, a chodzi o analizę książek na temat apiterapii, które ukazały się na rynku mm, przez no dobre kilkadziesiąt chyba już lat. Y I dokładnie to na tym, co one mówią, y jakie zalecają działania w kwestii nowotworów. Co mówią, y w jaki sposób y apiterapia może. Y może współdziałać, zastępować. Różne są tu podejścia, bo różne są książki. Książek było 129 w językach francuskim, niemieckim i angielskim. Czyli sporo. Od razu powiem, że sam tyle nie przeczytałem i chyba w życiu o, o terapii nie przeczytam tylu książek. Raczej na pewno. Nie zajmowano się innymi językami, ale autorzy przyjęli, że wiele wartościowych książek nawet wymieniają, że z Europy Wschodnią. Że wielu, wiele wartościowych książek zostało na te języki, których, które oni znają, przetłumaczonych, więc no nie ma tu powodu, żeby one się nie znalazły w bazie danych. Tak, i część tych książek były przez ważne postacie w ruchu, powiedzmy, pszczelarskim, poleca, rekomendowane, na przykład przez Komisję Naukową Apimongi do spraw ap apiterapii. Tak jest. A konkretnie 18 z nich. Zaleca api terapię w profilaktyce raka. Może najpierw powiedzmy o tym podziale. Rozumiem, że może, możesz się z tym do końca nie zgadzać, ale naukowcy podzielili to, co znaleźli, na, na dwie grupy. Pierwsza grupa, można ją nazwać holi holistycznym podejściem do, do terapii, aczkolwiek mm, ja bym był skłonny mówić, że y, filozofia evidence-based jest jednak, zakłada holistyczne podejście wobec pacjenta wbrew. Temu, co się czasami słyszy. Natomiast oni tak to tutaj nazwali. Ok. W każdym razie to jest grupa, mm, której raczej autorzy książek mają skłonność do twierdzenia, że produkty pszczelarne no, generalnie leczą wszystkie choroby świata i mogą być używane powszechnie. No to jest, to jest jeden, jedna z możliwości patrzenia tak. na to, bo. Bo ja tu widzę takie trzy podejścia wręcz okay. w tych książkach. Natomiast druga, przynajmniej może mhm. powiem, skończę Powiedz. jak oni wyróżniają, to jest naukowa metoda apiterapii, która po prostu uwzględnia klinik, wyniki klinicznych testów jako podstawę do opracowania koncepcji stosowania tego jako preparaty medyczne. No tak, a, a, a ja tu widzę troszkę inny układ, że mamy coś, co się nazywa medycynę alternatywną. Yy, bo jeszcze wróćmy do tego, że tam 18 książek z tych 129 zaleca apiterapię w profilaktyce raka, 39 z tych książek zaleca apiterapię w uzupełniającym leczeniu raka, a 17 z tych książek uważa, że apiterapia może wyleczyć raka. Yy, I tutaj jest ważne: to, te różne podejścia, właśnie medycyna alternatywna, czyli ta, która nie ufa, Medycynie oficjalnej. Opartej na faktach naukowych. Opartej na faktach naukowych i badania klinicznych. No, żaden z nas nie jest jej zwolennikiem, tu się specjalnie nie pokłócimy i ja mam wrażenie, że te 17 książek wpisuje się wprost w nurt medycyny alternatywnej, jeżeli uważamy, że terapia może raka wyleczyć. Znaczy moim zdaniem po prostu oni używają innej nazwy. Akurat oni użyli tutaj holistycznej. Ja, ja mówię, według mnie nie jest to do końca... Ale nie, bo, bo to, to jest jeszcze coś innego chcę powiedzieć. Mm -hmm. Bo drugie podejście to jest takie stricte naukowe. No ja tu myślałem wcześniej o, o, o tym, że właśnie to jest klasyczne evidence-based medicine, ale jednak evidence-based medicine trzeba rozszerzyć jeszcze na to kolejne trzecie. Natomiast w tym stricte naukowym chodzi o, coś, o to, że jeżeli coś nie zostało poświadczone przez bardzo rzetelne badania, no to nie powinno być dla tego miejsca w medycynie. Gdzieś można zauważyć yy, takie podejście. A podejście holistyczne, to z kolei yy, oni tutaj, autorzy te, tej, tej przeglądówki, bardziej kierują do yy, podejścia komplementarnego, czyli yy, to są substancje. Które można mm, zastosować we wspomaganiu. Y tak, ale jeżeli chciałbyś, bo ci to są naukowcy, którzy są lekarzami, też praktykami, pracują we oślech, tak, i oni jak najbardziej chcieliby używać te terapii komplementarnej, bo wyjaśnijmy, czym jest terapia kom komplementarna. Ko terapia komplementarna to mogą być środki. Na przykład suplementy, które nie przeszły wszystkich faz badań klinicznych, ale mają, na przykład, nawet w tradycji, w doświadczeniu i w składzie, który jest określony, mają pewne zastosowanie w terapii uzupełniającej, na przykład, e, na przykład właśnie w terapii antynowotworowej, ale nie postulują odchodzenia od, konwenc od konwencjonalnej terapii leczniczej. Ale dają pewne produkty, które można stosować w, no, po prostu jako uzupełnienie. Taka teraz, jest zasada. No właśnie, i to je, moim zdaniem to się mieści w Evidence-Based Medicine. No zresztą ci autorzy wywodzą się moim zdaniem z tego typu podejścia i jak najbardziej to postulują. To, co ich martwi, to że książki, który się, literatura, która się powołuje na tą medycynę komplementarną, niestety. Niera, niejednokrotnie brnie br, br, w to podejście powiedzmy propagujące rzeczy niezgodne z faktami naukowymi, a ale to co ich też dodatkowo martwi, że tam, gdzie rzeczywiście są pewne badania, znaleźli nawet książki tego typu, gdzie tam, gdzie są rzeczywiście w pewnych obszarach, jak na przykład w przypadku raka piersi, są pewne przeprowadzone już badania kliniczne z zastosowaniem produktów szczeli, to akurat o tym nie wspominają. Czyli nie dość, że przeszacowanie. Zastosowa wpływ zastosowań tych produktów w w sposób według nich nieuprawniony, to jeszcze nie podkreślają tego, co właśnie zostało przebadane. Nie martwicie tak, coś takiego. Wiesz co, yy, w pewnym sensie nie do końca, bo zwróć uwagę, że na przykład przed 1980 rokiem, też według autorów tego badania, yy, żadna z książek nie wspominała o wpływie apiterapii na leczenie raka. To jest też. Pewien proces dowiadywania się o jakichś rzeczach. To jest moment, kiedy książka powstała i kiedy, i kiedy, kiedy została napisana i wydana. Bo wiesz, bo, bo tak naprawdę to przed 1980 rokiem w ogóle nie byliśmy świadomi wzajemnego wpływu tych, tych dwóch troszkę światów. Po jakimś tam czasie dowiadujemy się, o, na przykład o roli przeciwutleniaczy w zapobieganiu raka, prawda? Gdzieś tam w pewnym momencie dowiadujemy się o flawonoidach zawartych w produktach pszczeli. I to, I to jest pewien mechanizm, który, który się jakoś tam zazębia, ale niekoniecznie ściśle, więc to, co mówisz, może wynikać z rzeczywiście z pewnej niewiedzy autora książki, który no, nie musiał wiedzieć o wszystkim. Tak, ale tutaj może się ujawnić pomiędzy nami pewna różnica w motywacji i celach. Wydaje mi się, że Ty masz bardziej skłonność do występowania w roli powiedzmy pszczelarza na które, e, handlarza, któremu e, no szczególnie zależy na podkreślaniu roli tych produktów wszelich, natomiast ja przyznaję, że występuje bardziej w roli pozytywisty prawdy, e, który po prostu przed, e, przedstawia i, i tak jak widzę rolę e, tych właśnie lekarzy naukowców, oni po prostu poszukują środków leczniczych i uzupełniających, które działają, a czy, to, czy one będą się wywodziły z apiterapii, czy one będą się wywodziły z fitoterapii, czy tego, czy owego, czy będą systetyczne, czy naturalne, to ich za bardzo nie interesuje. Po prostu terapia jest jedną z wielu i nieszczególnie im zależy na promocji tego. W związku z tym ten rok, o którym powiedziałeś, przed 1980, w którym prawie nie było żadnym, tego typu literatury, może wynikać po prostu tylko z tego, że nie było wystarczających poświadczeń na ten temat i yy, po prostu nauka się rozwija. Nie dlatego, że komuś nie zależało na przykład, żeby tego typu spraw yy, badać. No mógłbym się po części z Tobą zgodzić, gdyby nie to, że y, w, oni w tym podejściu, o którym mówisz, y, mówią też o y, roli na przykład muzykoterapii, medytacji, jodze, akupunkturze, y, no akupresurze, właśnie. że to wszystko są y, jakieś elementy wspomagające i ja tak samo y, y, wspomagająco postrzegam produkty pszczele. Tu się trochę odnoszę do tego, że nie jak handlarz na to, na to patrzę, a jak konsument, i osoba, która w jakiś sposób ma zaufanie do pewnych profilaktycznych działań, nawet produktów pszczelich. I, i biorę to też z, też z tego artykułu, w którym cały ostatni punkt, to jest punkt 3.7, to dla tych, którzy sobie sami zajrzą. Podsumowuje wnioski z badań w tym kierunku, jak produkty pszczele mogą wspierać terapie onkologiczne. Naukowcy zwr zwracają, będę troszeczkę bronił swojego punktu widzenia w, w tym kontekście, że zwracają uwagę na najbardziej niebezpieczną rzecz. Taką, że jeżeli jakaś książka, literatura podkreśla no w sposób nieuprawniony, przynajmniej naukowo, że zastosowanie produktów pszczeli w kierunku wyleczenia, wyleczenia nowotworów różnego rodzaju, a nawet ze skłonnością do wszechstronności. I tak stawia sprawę, to może powodować u pacjentów zaniechanie stosowania metod konwencjonalnych. I oni, jako praktycy, chcący stosować te środki w medycynie komplementarnej, widzą tutaj szczególne zagrożenie. I co? po prostu przekazuję tą informację, jak oni to postrzegają, moim zdaniem. A co wy, drodzy widzowie i słuchacze, z tym zrobicie, no to już pozostawiam. No Wasze gesty. I, i, I ja się tu z tobą zgadzam, więc tu dalej nie, nie, nie dyskutuję bo w tym aspekcie masz rację. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Miejmy nadzieję, że już będzie wiosna i wybierzemy się gdzieś. Yy... W teren? W teren. Może na jakąś fajną pasiekę. Tak, mamy takie plany. Cześć, Piotr. Cześć.